Cyprian Wieczorek przed debiutem na KSW 59 i również przed swoim zawodowym debiutem. Jak się czujesz na te kilkadziesiąt godzin przed walką? Czuję się dobrze, przepracowaliśmy ciężko ten okres, także no tutaj jestem pewny swojej formy fizycznej. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, bo to jednak trochę się różni od amatorstwa, aczkolwiek jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, także jestem spokojny tutaj. Cyprian, jesteś jednym z najbardziej wyczekiwanych zawodników amatorskich w zawodowym tutaj oktagonie. Skąd w ogóle pomysł na debiut w KSW? Nie wolałeś jakoś tak stopniowo budować swojej kariery? Ja myślę, że jak się trafia taka okazja, to jej się nie przepuszcza po prostu. No i my, no, myślę, że to wykorzystamy i tą drogą pójdziemy, rozwiniemy się, tak jak mogliście widzieć gdzieś tam, mam kontrakt z dwoma federacjami, więc nie tylko tutaj będzie moja kariera, tylko będziemy się rozwijać na różnych galach i myślę, że będzie okej. Od kiedy wiesz o swojej walce? Mówisz, że pełne przygotowania za tobą. Twój rywal mówił, że dowiedział się na miesiąc przed galą. Ja już wiedziałem trochę wcześniej. Może było półtorej miesiąca, tak. Tak dokładnie było. No a co do przeciwnika, myślę, że też miał trochę czasu, żeby się przygotować. Także no zobaczymy, wszystko klatka zweryfikuje i wygra lepszy, tak. Miałeś jakiś wpływ na to, z kim będziesz walczył, czy dostałeś rywala i po prostu go zaakceptowałeś? Dostałem kilka propozycji, no i włodarze gdzieś tam z menadżerem dogadali się, znaczy może nie dogadali się, bo to teraz tak brzmi, jakbyśmy ustawili sobie rywala, ale nie, ja po prostu dostałem taką propozycję, zaakceptowałem, ja sobie rywali nie będę wybierał, bo to nie o to w tym chodzi. No i myślę, że każdy chyba zawodnik, który chce być najlepszy, będzie chciał walczyć z najlepszymi. Twój rywal mówił, że powiedział, że nie jest zawodnikiem turniejowym i jakby w tym upatrywał tą porażkę z tobą na amatorstwie. Chciałbym, żebyś to skomentował. Zawodnikiem turniejowym? Tak, w jakim sensie? On jest jakby zawodnikiem, który przygotowuje się tylko na jakby jedną walkę i w tym, po tej jednej walce no już jakby nie może się skoncentrować na tych kolejnych i on tam walczył w którejś walce z tobą i dlatego tak powiedział, że przegrał. No ja myślę, że jak się przygotowuje do konkretnych zawodów, czy do konkretnej walki, to trzeba być przygotowany na, tak jak jeśli jedziemy na zawody, przygotowujemy się na kilka walk, więc wiemy, co nas czeka, wiemy, na co się możemy przygotować, tak samo jest na gali. Przygotowujemy się do jednej konkretnej walki, także no nie wiem, jak to mogę skomentować, zobaczymy, jak to wyjdzie na gali, czy będzie miał jak się wybielić wtedy, no zobaczymy. Czy ty, Cyprian, dużo pamiętasz z tego pierwszego pojedynku? No i przede wszystkim, czy plan na tą drugą walkę był oparty, powiedzmy, o te błędy, które Patryk popełniał w waszym pierwszym starciu, czy jakby zaczynaliście całkowicie od zera? To znaczy, ja myślę, że każdy zawodnik, który przygotowuje się do takiej walki, gdzieś tam szuka tych luk rywala, ogląda ostatnie walki, także no nie będę ukrywał, my też robiliśmy takie rzeczy, także oglądaliśmy te walki ostatnie. No i myślę, że walczyliśmy ostatnio 2 lata temu, także mogło się trochę zmienić w tej jego technice i tak dalej. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy pewny plan, także... Jak ze stresem sobie radzić przed występem w KSW, bo z pewnością będzie ten występ oglądać troszkę więcej osób niż poprzednie. Jak się czujesz z tym całym zainteresowaniem znajomych, mediów i tym szumie, który przed tą walką na pewno, no, trzeba powiedzieć, że jest? Jak mam mówić szczerze, to stresuję się bardziej tym wywiadem niż walką, ale wiadomo, nie wiem, co mnie czeka dokładnie, bo jeszcze na takim dystansie nie walczyłem. Nie walczyłem z uderzeniami łokciem, kolanem, także no zobaczymy, co wyjdzie w praniu, aczkolwiek psychicznie jestem dobrze nastawiony i bardzo zmotywowany, także chcę wygrać tą walkę i tylko to się liczy. Będzie trzeci Herakles w tym roku, tym razem na zawodostwie? No ja myślę, że jakieś odkrycie roku wpadnie. Jakby się udało, byłoby super, także no mierzymy na pewno w te najwyższe nagrody. No i trzymajcie kciuki, a myślę, że jakoś to pójdzie. To dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.